Przez cały tydzień przed mysłowickie szkoły podjeżdżały karawany. Dziś odbył się finał akcji, której celem było informowanie młodzieży o skutkach zażywania tanich narkotyków. Aktorzy wcielili się w rolę grabarzy, uświadamiając uczniów, jak prosta jest droga od zażycia do śmierci. Mówią nam, że mają dla nas ofertę, że to jest biznes, że oni na tym zarabiają, że nasza śmierć to jest dla nich czysty biznes i mają dla nas 50% zniżki. Że jeżeli po prostu umrzemy pod wpływem dopalaczy, wtedy będziemy mieć na to zniżkę, że warto umierać. W akcji wziął udział około 2000 uczniów. Wiedziałam, że to jest złe i nie powinno się takich rzeczy brać, jakie tam są różne środki, ale no, nie dało też do myślenia. Mysłowice z dopalaczami walczyły od kilku lat. Był sanepid, były kontrole policji, były kontrole straży pożarnej. Wpadliśmy na taki pomysł, że między innymi tak jak Katowice zrobili, postawiliśmy kontener przed wejściem, żeby nikt nie mógł tam wchodzić albo przynajmniej poutrudniać to wszystko. Postawiliśmy patrol 24-godzinny, wzmocniliśmy patrole policji. Obydwa sklepy udało się zlikwidować. Specjaliści twierdzą, że moda na dopalacze wśród młodych ma źródło przede wszystkim w ich cenie. Za 5 zł można po prostu kupić działkę i niejednego młodego człowieka na to stać, dostanie kieszonkowe od rodziców. Również rodzice mają świadomość, w jaki sposób dopalacze rozprowadzane są wśród młodych. Wiadomo, młodzież jest różna, tak? A spróbuj sobie, nie? Nic ci nie będzie. I dzieci jeszcze w takim wieku i młodzież nie ma tej świadomości, tak? Jak my dorośli ludzie i mogą chcieć kiedyś spróbować. Chociaż ja jako rodzic, tak, pilnuję, ostrzegam, tłumaczę. W wyniku zażycia dopalaczy rocznie umiera około 250 Polaków.